troszkę taki jestem zawiedziony, nie? No bo jakby nie było, to była moja ulubiona wędka, nie? Została mi tylko jedna, no ale jak to mówią... Bo tu, normalnie Tomek, tu była wędka, tak. Zrobiło wyskoczyło do brania i wędka. Teraz ja przechodzę do robienia innej zanęty. Innej, bo zauważyłem, że troszeczkę nam ryby od naszej grubej zanęty odeszły. Bo podobno jasnych zanęt się boją małe ryby. Wstawimy pół. Postanowiłem zrobić taką spożywkę typowo na karpia z peletem 4 mm. Zejdziemy z ilością i z wielkością przynęt. Ta ma trochę grubsze frakcje. Kukurydza słodka. Teraz zanętę robię stricte słodką, taką totalnie słodką. Przedtem mieliśmy taki śmierdziel, orzech tygrysi, coś takiego. Teraz sama słodycz. Ręka i mieszamy. Wzbogacimy tą zanętę o 4 mm pelet. I pokroimy trochę kulek, pół paczki. Możemy powiedzieć, że mamy już efekt końcowy naszej zanęty. O, takie kuleczki zrobimy, albo nawet mniejsze. Z 3-4 do łódki. Ona opadnie i będzie nam nęcić karpie. Trochę się pogoda zmieniła. Zrobiło się chłodniej, w nocy było nawet 4 stopnie tylko. Podejrzewamy, że ryba nam spod brzegu mogła uciec na głębszą wodę. Tutaj gdzieś mamy rów, taki nawet pokazuje do 1,70 m. I żeby sprawdzić, czy ta ryba jeszcze się trzyma brzegu, czy już może poszła na głębszą wodę, postanowiliśmy po jednej wędce dać do tego rowu, a dwie wędki, czyli każdy po jednej, zostawi jeszcze pod brzegiem. Nie dadzą połowić i wywieźć zestawów. Dominik, chodź, bo jest ryba 20+. Dominik, chodź, no to idę. Idę zobaczyć, co tam u nich. Podobno. Podobno duża ryba. I widzicie tego oszusta? Widzicie tego oszusta? Tu jest. Chodź, nagraj, bo mamy karpia 20+. Potem jak już tu szedłem, to mówił 25 nawet. Bo to się wczoraj nam 25 wypało, nawet. Z matą 17-100. Gdybym to wiedział, to nawet palca nie ruszę. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego cię wołam? Bo ja mam... Grzesia lejemy? Grzesia lejemy? Nie, nie, nie. On ma 19 coś. Ty tam masz gościa do lania. Kogo? Adriana. Ma 19 i specjalnie trzyma tą rybę i ty go tam namów, że on nie może prędzej ją wypuścić, niż nie będzie polany, bo to jest jego życiówka. Idę. On ma życiówkę 9 kilo, więc... Idziemy, lejemy go. Daj mu czas, a trochę słońce wyjdzie. Nie, to słońce już nie wyjdzie. To już słońce będzie, nie wyjdzie. Będzie ryby męczył, od razu olej. A ty wypuszczaj tę rybę. 17 zapisuje 100, ja? Chodź zobaczyć. Ja bym wiecie musiał, żeby było dużo. 17, 100, widzowie, nie stresujcie się. Wiemy, że mata waży 1,5 kilo do 2 kilo, więc... Wszędzie są te same. Wszędzie maty są te same, więc my sobie to zapisujemy z matą, żeby nie było oszustwa. Tak, normalnie to będzie ważył z 15 kilo, więc no, na spokojnie. Mata ma... 2 kilo mokra. Mokra 2 kilo. Kilo 600 bym zrozumiał. Mokra ja? Mokra, no. Mokra, kilo to zaraz ją powiesimy, okej? Okay? Nie ma problemu. Ja. Rób zdjęcie. Do wody, dziada. To są oszusty, nie? Jakie to są oszusty, żeby tylko zapunktować, to nawet uwagę o kilo przesunęli. Że ważyli od kilograma, a nie od zera. Nie, ale przestawiła się podobno. Podobno. 17 stoim, zaliczamy. Karpie, liny, amury w słońcu się błyszczały. W sercu to wspomnienie na zawsze zostanie. Nad brzegiem maślanki wspólnie staliśmy. W szklance kostki lodu napoje chłodziły. A wędki czekały, czekały na branie. Czekały, aż hanger wyprostowany stanie.
Teraz polaliśmy Adriana za jego życiówkę, chłopaka z Tczewa. A ja mówię na mojemu Tomkowi, Tomasz. Nie możemy być gorsi, nie? No. Chycisz jakąś rybę w końcu dzisiaj, bo wiesz, jakoś za długo siedzimy bez brań. Jest. Tomek mówi, czekaj, włącz sobie TikToka, poskroluj trochę i nagle ryba się pojawi. No nie okłamał mnie. To jeden, to nie jest taki oszust jak siwy, że tam mówi 20 kilo, 25. Nie jest taki oszust, to jest uczciwy, prawdziwy wędkarz. I właśnie z nim wyciągamy nową rybkę. Tomi, jedź pod żyłkami, nie bój się tego, jedź pod żyłkami. Tym się nie przejmuj, to są wszystko dżisty. Najważniejsze, żeby ryby wyciągnąć, wiesz o tym, nie? Dokładnie. No i żeby miała 17 plus. Tego ci życzę. Ja myślę, że będzie miała 19 plus. Tomek, ci powiem, ale może być punktowana. Może być, nie? No. To jest tu takie na... Będziemy musieli do maty dać parę kamieni. Ja bym się... Ale ja... nie, nie, ci powiem, że... Ja bym powiedział, że tutaj ze cztery cegłówki można wrzucić jeszcze. Nie, weź ją pozapinaj, daj ją do wody, potem weźmiemy, pójdziemy po wagę. Pójdziemy po wagę, przygotujemy stojak i zrobimy główne ważenie, bo musimy jakichś świadków mieć spoza teamu. Ryba niestety się nie liczy. 16,28 kg, a od 17 liczymy, więc musimy ją wypuścić bez zapisywania. Tomasz, ale poprawisz, nie? Jasne, że tak. Daj mi parę minut, nie? Muszę mimo wszystko, i... gratulacje. Dzięki. A co tu się smaży, Tomaszu? A więc tak, dzisiaj na śniadanko z Dominikiem musimy coś dobrego zjeść i wymyśliłem tosty. Tosty, widzę, że Boczek podsmaża szynki. Szyneczki do tostu. Będzie ser. Tutaj czeka woda na nas, ale niestety my nie wyciągnęliśmy ryby. Mieliśmy dwa brania w nocy, ale nie udało się wyciągnąć po prostu tych ryb. Jeżeli chodzi o całą wodę, to nikt mi nie głosił, żebym przyszedł ważyć ryby powyżej 17 kg. Mają tam jakieś ryby, ale niestety nie punktowane, więc porobią sobie na pewno zdjęcia. Porobią sobie pamiątki, ale zapisywać do zawodów nie będziemy. Kuluś, co tam? No nic, rybki nie ma.
Rybki nie biorą, to my będziemy brać. A co to, to jest za sprzęt? A frytownica beztłuszczowa. Wy się tak będziecie odżywiać nad wodą? Oczywiście. Jakieś hamburgery też tam widzę, że będziecie robić. Hamburgery będą. Kiełbaska będzie. No wiecie o tym, że tu jest na łowisku prąd, więc ludzie z tego po prostu korzystają. Tak to pomału wygląda? No Tomek to robi tak, że daje boczek na bułkę. Mamy tutaj bułkę sprzed dwóch dni. Nic nie wyrzucamy, taka, nic nie wyrzucamy. No właśnie, to jest taka trochę twarda, jak mówię, upieczemy to na tej naszej patelni podwójnej, zamykanej, z boczkiem, z serem, to się roztopi i zmięknie, nie Tomasz? Dokładnie. Już to wygląda, widzicie, elegancko, a co dopiero jak się upiecze. I tak to, chłopaki, mniej więcej wygląda. O, bułeczki się już pieczą, patelnię sobie obracamy. Z drugiej strony jak? Druga strona trzeba poprawić, ale serek już roztopiony, zresztą pokażę wam. Tylko się naobracam, o, już tak wygląda. Tomuś, czas, żebyś skosztował twojego wyrobu. Musimy pokosztować, o, żebyśmy zrobili dobrego. Jakie chrupiące, oby, kurde. O, ale no. Ser się pięknie roztopia, no. Smacznego, smacznego. Dziękuję bardzo i nawzajem. Robię naszemu Tomaszowi zestawy nowe z haczykami. Bo wam powiem, że przyjrzałem wczoraj w nocy, jak mieliśmy tą zerwaną rybę. I troszeczkę mi się nie podobały te jego zestawy, nie? Te haczyki takie jakieś z bardzo krótkim włosem. I stwierdziłem, że jak rano wstanę, to mu porobię nowe zestawy. Z nowymi, ostrymi haczykami. I założymy nowe przynęty i będziemy łowić dalej. Ale zestawy już prawie mam gotowe. I jedziemy kuleczki w zalewie. Już parę dni w niej leżą. Przebinujemy igłą. I założymy Tomkowi na zestaw. Czekaj. Nowy haczyk. Nowy przypon, nowa kulka. No, może jakaś nowa rybka się trafi. I jeden zestaw mam przygotowany dla pana Tomasza. Stoper już się wkłada do środka. Troszeczkę podwinę, żeby był bliżej. Tomek, możesz wywozić, wiesz? 100 gram ołów, przypon, kuleczka. Tydzień namaczano. Super, dziękuję. Co tu dużo mówić? Tomek poszedł na spacerek. Ja wyskakuję do brania, zrobiło ti, wyskoczyłem do brania i wędka wyszczeliła w powietrze jak strzała razem z karpiem. Tomek! Jesteś stratny. Ani nie gadaj. No poważnie. Tomek! Branie było, Tomek! A miałeś rozpętony? Miałeś wolny bieg założony. To teraz się już nie dowiemy, wiesz? No. Bo tu, normalnie Tomek, tu była wędka, tak. Ty, ja to widziałem na żywo. I było ti, i potem fu, wędka powskoczyła jak strzała do wody. A była taka fajna amerykańska, nie? Wiesz co, można zrobić teraz? No. Do wody weź. Do wody weź i deptać tutaj. Wędki nie ma, Tomek jest. Albo na sondę, od tego ma dokładniejszą sondę i sondę popływać, gdzie ona może być. No. Bo ona, albo tu została. Ale to albo była życiówka zaś. Albo ją porwał. A miało być tak pięknie, nie? Ty, ale jak to wyglądało, jak ona wyszczeliła. Daj, póki jeszcze nie jedzie, daj, więc ciąg wędkę i porzucaj trochę, może ją zaczepisz jakoś. Będziesz potem przynajmniej wiedział, się pójdzie po łódkę tam i... Ale dziwne, bo normalnie zawsze... A się nie dziwię, bo ty... A czemu tego nie tak odbiłeś do domu? A ty nie masz. Ale zawsze brałem i ten, na wolny bieg dawałem, nie? Może, wiesz, nieraz się... Ale to było takie coś. Ja? Jak ona śmigła, nie? Nieraz się zapomni. Trochę przykro, nie? Bo to była moja ulubiona wędka. Dostałem ją na urodziny od brata i teraz go muszę poprosić jeszcze raz, żeby urodziny wróciły i znowu mi kupił jedną wędkę. Nie, Jowka, musiał tak ściągnąć. Gdzieś tam musiała już pójść, wiesz co, nie? Ale gwarantuję ci, że ktoś się ubrania tą wędkę, nie? Ktoś ją na pewno wyciągnie, nie?
Tam może i ryba jest. Nie ma tam żyłki, wiesz, jak ona popłynie. Jakbyś miał sztywniejszy tym, bo ona by może była tutaj na dole, a jak popłynął, to popłynął, nie? No ja. Ona się pewnie tam rozwija się. Tam wiedzie pod wodą, tam wiarolka. Ja to by się jakiś. To powiedz mu, że zamiast wędki lepiej niech ci kupi rodpoda, nie? Ja po prostu. Bo tripo ci fajnie się obali, się cieszę ci ten pilot z tej łódki, niech pod do wody jeszcze, nie? No, to by było. Wisiał na całym kątku, o tak. Ten pilot tak ci zawiesił. Ale Jacek, przyznaj, że biegłem do wędki, nie? Tak teraz w jednym typie wychodziłem z tego tam, ale... Ale tak, starał się. Jak się było? Tak samo, że taki... nie zdąża już. Ja po prostu poproszę tego tutaj właściciela, żeby mi pokazał na kamerze, jak w ogóle mój partner Dominik, on w ogóle biegł do tej wędki, bo ja bym to chciał wiedzieć. Ja ci to zademonstruję, poczekaj. Owca się dar stamtąd. Owca był szybciej. Jedzie, owca był prędzej tu niż Dominik wylał z tego namiotu. Nie? To było tak. Owca tu doleciał, machnął ręką, już nie było wędki ze staną. To była ta sytuacja z Dominikiem. Chyba Jacek zaczepił tą wędkę w pewnym momencie i ją miał. Chyba gdzie jest. I mniej więcej wiemy, no, gdzie jest. Grzegorz ją ciągnie, o. Grzegorz, jak masz wędkę, to ją wyciął. Ja ryba. Ja? Ale razem z wędką. O wędkę chodzi, a nie o rybę. No, ryba to... Jacek, jak wyjmie teraz wędka, nie, to wygrą za wodę. Tam ta ryba ci mogła wejść, bo tam mam wędka wpadła. No. Może ją Grzesiu ma tą wędkę z rybą. A wygląda na to, że jak tak zaczep niby, to może to być to. To. A ciągnie ci Grzesiek coś? To jest ona. To jest ta wędka. Grzesiu, ona jest liczona razy dwa, nie? Także... Ja, namówiłeś mnie. My ryby na trzech wędkach, jedną. Bo tutaj jest normalnie ryba życia. Ale jakoś mówię, ale cię chyba jedzie. Chyba razem ciągniecie tą samą wędkę. Chyba tak, no. Wędka z rybą. Ja? Ty masz grubsze żyłki, ciągnij. Szarp. Nie, gdzie pociągnę? Trzeba ciągnąć, bo nie ma opcji innej. Ciąg to, no. Pomożemy. To kup robaki, jak będziesz jechał, nie? Jedziemy kupić fajne wędki, Tomasz. No bo co zrobimy? No ja wiem, chłopaki mi dają wędki. A, ty to jest sknera. Zamiast mufinie se fajne kupić. Ciągniemy ten zestaw, ja? Zobacz, jak siły ryby łowi bez wędek, nie? A pomału się być, nie urwij ryja. Ale to będzie moja żyłka. No ale nie, bo to jest zestaw chyba od Grzegorza. Czyj to ten kamień? Mój. Nie ma w ręku, nie mam tak wyczucia, wiesz? Maluczku, chłopcy. Bądź delikatny, siły. Ty daj jeszcze jeden zestaw. No bądź delikatny. Od kogo jest ta żyłka, ta wasza? Jeszcze jeden zestaw. Pięknie! Siwy nie potrzebuje wędki, na co siwy łowi na ręce? Na palec! Panowie, dobra, tu jeszcze trzeba zwijać ten zestaw, tu coś jest jeszcze. Niech ona tu zostanie. Co to? No, co to chodzi? No, siwy, liczę na ciebie, że wyciągniesz moją wędkę jeszcze. A więc tu jest wędka, tu jest twój zestaw. Masz cienką żyłkę, nie? 0,35. Taka cieniutka? No. Tomek, wiesz, że jak ci wyciągnę wędkę, to zimne piwo mi się należy, nie? Dla ciebie to będzie cała kista, nie? Jak ją wyciągniesz. Zaraz jedziemy do Biedronki i będziemy ciągnąć. Jak tak będzie ze 300 metrów, to ci ręce będą boleć. Idzie wędałko! Jest wędka. Jest wędka! Jest wędka! Siwy, brawo! Mówiłem wędkę z siwym. Jestem. No i dobrze, panowie, no to jest ta ryba, co się Tomaszowi zerwała. Co zabrała wędkę, dokładnie. I tu jest łowca siwy, który ją wyciągnął, plus wyciągnął wędkę. Na Grzesia wędkę, twoją wędkę. Idziemy bardzo. Zabieram to. Dobra. Jest ryba. I to ona cały czas piszczała. Tak. Mówisz, taka mała rybka ci wyrwała wędkę do wody, taka mała. No, a dobra. To jest ten zestaw, Dominik. No mój, no co by robiłem.
Siwy, jak to liczymy? To jest jego ryba, czy twoja ryba, czy Grzesia ryba, czy moja ryba? Powiem tak, ryba jest moja i wędkę kupiłem od razu Tomkowi, nie? Nową. Żeby nie musiał jechać do Mufina. Dobry chłop. Co antyreklamy robisz Mufinowi? Nie, to nie ma antyreklamy. Niżej ten pobierak weź. No. A gdzie jest żyłka tu? Nie ma 15. Nawet nie jest duża, nie? Ale nie ma 13, jak ma to ma max. Mówiłem 13 kilo. Tutaj trzeba uważać, bo 13 kilowe wędki porywają. 13 kilowe ryby porywają wędki. Tutaj trzeba uważać. Także trzeba uważać, dokładnie. I teraz idzie w trzech. Idę teraz do Artura, bo podobno zapał 20. Może cię w nocy pisał. Ja mówię, że trzymaj ją do rana, bo tak się nie zaliczę. Muszę ją widzieć. No i idziemy zobaczyć, czy tą 20 naprawdę ma. Artur! Dobry. Co to za spanie? Co ty myślisz, że w nocy ryby łowisz, że teraz będziesz spał? Kurde, no ta ocko była taka troszkę nieprzespana. Dobra, wychodź, pokazujemy rybkę. Pokazujemy rybkę, dawaj. Dobin. Tutaj ma Artur obóz, tutaj ma Tomasz Szczała obóz. Stanowisko numer 3, a stanowisko numer 3 Dominik miał z Adikiem w zeszłym roku. No idzie, już idzie, dawaj tą rybkę. Może uciekła, bo jakoś to lekkie idzie ci, lekko ci jakoś idzie. Nie no, coś tam pływa. Do góry, dawaj tutaj. Na matę. 900. 19800. 900. Tutaj pochwal się, jak ona wygląda, bo jeszcze mi nie pokazałeś, że to w ogóle jest ryba żywa. Tego nikt nie widział. Jest tam 19, 900. 800. 900 tam było. O, jak to maga Jezusowa, no pokaż mi. O, zaraz to sprawdzimy, ty. Nie, jeszcze a jeszcze jeden do przodu, 19800, chcę zobaczyć. Nawet jeszcze jest więcej. No, jeszcze powinienem ci odjąć, kolego. Nie jest wytarłany. Dobra, 19800. 19800 zaliczamy. Tutaj naszemu koledze. Fajny misiek. Silny, wypoczął. Odpoczywał naszej sobie. Macie. Równa trzecia w nocy. Trzecia w nocy, wiem, bo pisałeś, co zrobić z rybą. Ja mówię, przeznacz ją na słoiki. A on mówi, za grubo. Ładnie, pięknie wręcz. Gratulacje. No i idziemy tutaj zaraz do Szczałeczki. Się spytamy, czy on coś ma do ważenia. No i potem Tomek z Danem. Was wszystkim. Witamy. No chwal się teraz, patrz. Widzowie zero. Czekają, nie? Zero. Nul. Nie byłem sam. Nul. Który zero ma? Panie były Dany. Były brania, ale nie było efektów. Cześć, Dominiczku. Dany, coś ci to harczy? Bateria. No, a baterie żeś kupił na pewno i tańsze, jakie były. Bateria już ma. Ale bateria już 5 lat. Bateria ma 5 lat. Nie, zeszłoroczne dlatego. Nic, nie było coś, czy Tomek, czy nie? Były brania w nocy. Ważymy coś, ważymy? Były brania, ale nie było zacięcia. Harpie liny, a mury w słońcu się błyszczały. W sercu to wspomnienie na zawsze zostanie. Nad brzegiem maślanki wspólnie staliśmy. W szklance kostki lodu napoje chłodziły. A wędki czekały na branie. Czekały, aż hanger wyprostowany stanie. Karpie liny, a mury w słońcu się błyszczały. W sercu to wspomnienie na zawsze zostanie. Nad brzegiem maślanki czekały na branie. Czekały, aż hanger wyprostowany stanie. Karpie.
Czekały, czekały na brak.